Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie, Hubert Harasimowicz. Przy jednostce przy ulicy Walczaka potężny tir z dziwną naczepą. Co to takiego, panie komendancie? Jest to kontener ćwiczebny wielokrotnego spalania. Symuluje warunki pożaru. Dla nas jest istotne, bo strażak może sprawdzić własne zachowanie, zachowanie się w warunkach pożaru, zadymienie, temperaturę, trudności z tym wynikające. W dużym uproszczeniu jest to dom na kółkach, który podpalacie i gasicie. Tak jest. Jest tam instalacja gazowa, to się pali i to właśnie gasimy. To jest niebezpieczne? No, zawsze pożary są niebezpieczne. Faktycznie to jest strasznie gorąco. No w końcu tak jak przy pożarze, ten pochód. Mhm. Wchodzi się od strony... Z góry. Aha, czyli jeszcze utrudnienie, nie normalnie drzwiami, tylko nie, trzeba tak. Jeszcze... Po dwie osoby. Działania straży pożarnych zawsze są w zabezpieczeniu. Zawsze wchodzi rota, czyli minimum dwóch strażaków, minimum dwóch osób. Przed chwilą z tira wyszedł Krystian Kosela. Jak było? Super, super. Wspaniała sprawa. Wspaniałe przedsięwzięcie generalnie. Coś takiego jak to, co ma być tutaj na JRG1 w Gorzowie Wielkopolskim. Jest wspaniałym sposobem do przetrenowania prawdziwych warunków pożarowych. W tej oto komorze możemy sprawdzić się tak, jak gdyby w realnych warunkach pożaru wewnętrznego. Także jest to idealna sprawa dla wszystkich strażaków. Oglądałem waszą akcję ze środka przez te szyby. No wygląda to bardzo trudno. Ciemno, ciasno, dużo ognia, dużo dymu. I jak komendant powiedział, tyłki na pewno im przysmażyło. Faktycznie czuć temperaturę? Zgadza się dokładnie, także warunki, które znajdują się w środku w komorze, imitują, odzwierciedlają na autentyczne warunki pożarowe, także jest ciepło, jest gorąco, ogień pojawia się z każdej strony, także strażak, który pracuje wewnątrz, musi być czujny i musi mieć generalnie oczy dookoła głowy. Ale tak jak powtarzałem, jest to świetna sprawa dla nas wszystkich, taka forma treningu.